sobotę, 24 listopada, w salach Grudziąckiego Muzeum odbyły się uroczystości związane z 100-letnią rocznicą urodzin Józefa Błachnio oraz 90-leciem powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Grudziądzu. Uroczystość została podzielona na dwie części. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali komunikatu na temat życia Józefa Błachnio i jego działalności na niwie muzealnej, naukowej oraz turystyczno-krajoznawczej, a także wystąpienia na temat 90-lecia zorganizowanego ruchu turystyczno-krajoznawczego w Grudziądzu. Prelegentami byli Wiesław Błachnio, Anna Weiler, starszy kustosz muzeum oraz Krzysztof Czerepowicki, prezes zarządu oddziału PTTK w Grudziądzu. Z tej okazji mogliśmy obejrzeć zachowane materiały, pamiątki związane z osobą Józefa Błachnio na mini wystawie prezentowanej na piętrze gmachu głównego muzeum. W drugiej części uroczystości w spichrzu numer 9 nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Józefowi Błachniu. Autorem tablicy pamiątkowej jest Ryszard Kaczor, artysta, rzeźbiarz. Inicjatywa, chciałabym tutaj powiedzieć, że właśnie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, członkowie przyszli na początku tego roku, zdaje się, że w styczniu, i z takim pomysłem ufundowania i tutaj zaistniała w naszym muzeum tablica poświęcona Józefowi Błachnio. No i tak właściwie rozmawialiśmy. Te uroczystości miały odbyć się już w październiku, no ale szczęśliwie odbywają się w dniu dzisiejszym i myślę, że jest właściwie taki splot wielu tutaj rocznic. I ten dzień myślę, że jest tutaj bardzo dobrym dniem. Tak jak powiedziałam, teraz zapraszamy Państwa na taką krótką sesję poświęconą życiu Józefa Błachnio jako tutaj życiorys muzealny, jak i również właśnie ten członek tego ruchu turystyczno-krajoznawczego. I o przewodnictwo tej sesji poprosimy Pana Tadeusza Fleisza. Mamy dziś mówić o trzech takich dalszych rocznicach, o dwóch rocznicach. O 90-leciu powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i setnej rocznicy urodziny Józefa Błachnia. Ale ja chcę może kilka słów powiedzieć o tej nowszej historii. Mianowicie to, że tu właśnie, i tu nawiązuję do słów pani dyrektora naszej współpracy, to właśnie tu w muzeum rozpoczęła się historia tak zwanych grudziąskich sejmików krajoznawczych. Pani Janina Żaba, która pracowała i pamiętam go na pewno bardzo dobrze. Urodził się 21 sierpnia 1912 roku w Symfopolnie-Rakynie. Wiadomo, Polski wtedy nie było. Gdzieś to się musiał rodzić. Akurat rodzice Józefa Błachnio byli tam, na tamtych terenach i tam urodził się. Rodzina jego ojca Władysława pochodziła z okolic Sobolewa i Karenowa i tu są też przedstawiciele właśnie, którzy przyjechali stamtąd na tą uroczystość. Też jeszcze raz serdecznie witam. W 22 roku rodzina posiedliła się w Grudziądzu. Tu Józef ukończył szkołę podstawową i średnią. Miał swoje rodzeństwa, starszego Wana i młodszą siostrę. Od młodych lat Józef pasjonował się krajoznawstwem i turystyką. Już w 1928 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i pogłębiał swoje zainteresowania u boku księdza doktora Władysława Łejny oraz Henryka Gąsiorskiego. I w 1938 roku został członkiem zarządu Miejskiego Koła PTK. Pracę zawodową rozpoczął w 1929 roku jako rejestrator w kancelarii adwokackiej. Łejni, w jakimś sensie chyba to, dlatego że ze wszystkich materiałów, które posiadamy, wynika, że pan Błachnio w zasadzie od najmłodszych lat zajmował się turystyką, ale nie w tym sensie konferencją, tylko wycieczkowym, rekreacyjnym, ale szlakiem zabytków jego to zawsze to interesowało. Między innymi Józefa Błachnia, dzisiejszego naszego bohatera. Bo tych bohaterów mamy wielu, ale w dniu dzisiejszym właśnie czcimy taką zacną osobę dla IPTTK i dla
muzeum. Dobre. O piękno tej historii i spraw, abyśmy wpatrzeni w jego przykład potrafili go naśladować, abyśmy też